Halo, halo, witajcie kochani w sezonie współpracy Barcelona kontra PSG. Wygrywamy 1-0, wygrywamy, bo to właśnie PSG nacierało, ale my jesteśmy Barsą, kochani. W tym przypadku z kim, Gutku, grasz? Z PSG. Z Piotkiem, tak? A, tak, z Piotkiem. Witaj serdecznie. Jak będzie brama, wołaj tatę, dobra? Jak będzie ładna brama, dobra? Słuchajcie, a już który to drugi mecz współpracy gracie, tak? Słuchajcie, no bardzo popularną zabawą stał się dla nas ten sezon współpracy. Natomiast ja chciałbym, kochani, zabrać was teraz do naszego kącika tutaj, który doskonale znacie. No troszkę dzisiaj mam jakby lepszy humor. Może dobry to za dużo powiedziane, ale powiedzmy, że troszkę lepszy. Nagrywałem przed chwileczką odcinek, kochani, dla naszego przyjaciela Jacka, który otwiera w Łódzkim, niedaleko Spały, koło Piotrkowa Trybunalskiego, kochani, szkółkę piłkarską Gol dla dzieci. Trzymamy jeszcze raz kciuki. Natomiast postanowiłem, kochani, w tej scenerii z wami się spotkać, zrobić unboxing, dlatego że nie ma pudełka, nie ma nasi. Pudełek walczy z ząbkami. Muszę wam powiedzieć, kochani, że no słabiutkie ma te ząbki, bardzo mu to się tam posypało i mamy teraz troszkę kłopotu. Byliśmy dwa razy u dentysty, ale coś tam aż spuchła buźka. No dzielny ten mój pudełek jest, kochani, ale coś go teraz jakiś pech prześladuje. W każdym razie przypominam, minął drugi tydzień kontuzji, minął 3-2 dni temu. Dzisiaj wzięliśmy ostatni raz zabieg tej pola magnetycznego. Gutek już się nie użala tam na żadne bóle w tych palcach i tak dalej, także jesteśmy dobrej myśli. Natomiast za tydzień idziemy do lekarza na kontrolny, kochani, zdjęcie i tak dalej. Natomiast ja w tym momencie z naszych takich aktualności chciałem powiedzieć, że już mamy przesyłkę, chwilkę czasu znalazłem dla Dominika z Częstochowy. Mamy przesyłkę dla Marcina K. z Olsztyna. Marcinku, dla ciebie też już jest przygotowana do wysyłki. Jest przygotowana, kochani, dla Piotrka G. z Pstrągowej. Piotruś, właśnie teraz publikujemy twoje filmy na YouTube. Dzisiaj jest poniedziałek, kochani, także rozpoczynamy nowy tydzień. I mamy zrobioną przesyłkę dla Patryka W. z Męciny. Te cztery paczki, kochani, są przygotowane do wysłania. Natomiast ta sceneria bardziej dla mnie, jak dla was, przypomina, że jeszcze troszkę i zaczniemy te nasze nowe budki zakładać. Budka marzeniem jest, kochani, zdążyć jeszcze pokopać gdzie? Na śniegu. Na śniegu. Chcielibyśmy bardzo wyjść tu na Kruszyn Arenę i pokopać. Troszkę wygłupialiśmy się na przedpokoju. Mamy tą bramkę tutaj, czasami staramy się jakoś tam jeszcze troszkę być aktywni. W każdym razie, kochani widzowie, nie przeciągając, biorę sobie nożyczki i coś tam otworzymy. W związku z tym, że tęsknię bardzo za nowymi edycjami, czyli tymi, które się teraz pokazują, a mamy jeszcze bardzo dużo kart z tych starszych edycji waszych przesyłek, będę otwierał jedną nową, jedną starą. Dobrze? Sprawdzę tylko, czy dobrze jest statyw ustawiony, żebyśmy mogli spokojnie sobie zrobić unboxing. Także, kochani, w tym odcinku jesteśmy przede wszystkim dla kolekcjonerów. I to z wami spotkanie, będziemy otwierać karty. Jeżeli Gutek tam nam strzeli jakąś ładną bramkę, to pójdziemy popatrzeć. Bo zdaje się, że. A jak przeciwnicy, to nie. Widziałem, że Cavani Lobika strzelił, tak? Ile w meczu macie? 1-1? Słuchajcie, Gutek gra z Piotrem. Piotra pamiętacie, Piotr bardzo nam mocno pomagał, kochani, ogarniać FIFA, uczyć nas i tak dalej. Pomaga cały czas oczywiście, aktywnie, łącznie z tym, że dostaliśmy od niego też końsy, kupował od nas zawodników, żeby nam troszeczkę pomóc. Także jeszcze raz ci, Piotruś, bardzo, bardzo dziękujemy. A ja w tej chwili, nie przeciągając, kochani, od Tobiasza z Kątów Wrocławskich, czyli sąsiad. Kąty Wrocławskie nie są tak daleko od nas, kochani. My do Wrocławia mamy 120 km. Mamy od Tomasza przesyłeczkę. Słuchajcie, sam jestem ciekawy, co to Tomasz nam przysłał, bo to jest takie bardzo kwadratowe. Słuchajcie, myślę, że to jest w jakimś pudełeczku karty. Natomiast zaraz zweryfikujemy to, zaraz wam powiem, czy tak jest. W każdym razie ta przesyłeczka jest starszą przesyłeczką. Tomu się nam wysyłał jeszcze w zeszłym roku. No, Tomku, troszkę się naczekałeś, kochany przyjacielu, ale tak jak mówiłem, zobaczcie. Tu już nie mamy nic, a tutaj mamy zabezpieczone karty. Karty są świetnie zabezpieczone. W opakowaniu prestiżu jestem strasznie ciekawy, co tutaj będzie.
Natomiast tak zabezpieczoną przesyłkę można by puścić, kochani, Odrą z Wrocławia, ale Odra nie płynie do Bolesławca. W Bolesławcu płynie Bóg, jest odwrotnie, to Bóg zasila Odrę. Także, ale dobrze to zabezpieczyłeś. Czekajcie. Myślę, że tutaj chyba będzie nam najłatwiej się dostać z tej strony. Ja się kręcę. Słuchajcie, no to ten odcinek potrwa do 24. W związku z tym, że tak... Nie, żartuję. Słuchajcie, musimy objechać to jednak dookoła, dlatego że już widzę, chyba wiem, jak to jest zapakowane. Także przecinamy dookoła taśmę i startujemy. Natomiast, kochani, no dłuży nam się już bardzo. Muszę wam powiedzieć, że mówię, mój nastrój jest bardzo różny. Czasami jest bardzo fajnie wysoko w górze, a czasami naprawdę nie mam ochoty na nic, kochani. Dobrze, że wy jesteście. Dobrze, że są wasze, że jest wasze wsparcie. Bardzo dużo z was pisze tutaj. Gol! 90:3! Tak, to idziemy pokazać wam bramę, słuchajcie. Także jest akcent też dla Flipowiczów. To Piotrek strzelił? Tak, ja mam. Słuchajcie, zobaczcie. No to ładnie, kochani, no to w tym momencie zdaje się, że pierwsze punkty zanotujecie, co? Jeżeli się uda ten wynik dowieść. Tam trzeba 10 chyba punktów, żeby awansować do kolejnej rundy, tak? Dobrze mówię, Gutku? A 0, żeby utrzymali. A kto strzelił? Czyli macie pierwsze 3 punkty, tak? Bo pierwszy mecz ile przegraliście? 6-4. 6-4, no to też dobry mecz był. No to taki fajny meczyk, 6-4 to dobry meczyk. Słuchajcie, możesz bramki pokazać, czy to się już nie da? Słuchajcie, powiem wam tak, zobaczcie, 3 punkty, 10 do utrzymania. Nie, nie da się, bo to... A kto zarządza meczami? Piotrek czy ty? Nie wiem. Suarez, patrz. A tak strzeliłeś? Ujej, jaki słupek. No, a teraz Rakitic. Teraz Rakitic? A, no to tak strzeliłeś, dobra, to ci przepchał Piotrek, tak? Słuchajcie, ale Gutku, muszę ci powiedzieć, że macie bardzo trudne zadanie, bo w sezonach współpracy powinniście się komunikować, rozmawiać, podpowiadać sobie, natomiast wygracie na suchara. Gracie na suchara, Piotrek nie ma słuchawek chyba, tak? Ale Kawani ładną podcinkę zrobił, to widziałem już, jak zaczynałem odcinkę. I teraz zobaczcie, jak na 2-1, to ty mu dałeś? Gutek asystuje, Piotrek strzela, kochani, i 2-1 wygrywają Barceloną. Dobra, Guciu, bawcie się dalej, a ja wracam, kochani, do naszych kart. Już jestem otwarty do końca, także już będę mógł wam pokazać. Także jeszcze raz, kochani, reasumując, o tak powinno być ok. Reasumując jeszcze raz, kochani, tak jak mówię, bardzo różna huśtawka, raz mi lepiej, raz mi gorzej. No, tak już te typy mają. Ale dzięki temu, że jesteście, że piszecie, że uśmiechy i tak dalej, kochani, to nam po prostu jest łatwiej, nie? Słuchajcie, dzwoni Eryk, przybyła. Stasio błysnął. Dobra, nie teraz o fejsie, a teraz o przesyłce. Cześć, jestem Tobiasz. Pozdrawiam całą rodzinkę Szabełków. Jest to nasza pierwsza wymiana. Witaj Tobiaszu u nas i dziękuję ci za wymianę. I chyba nie ostatnia. Muszę wyłączyć dźwięki, bo będą nam tu dzwonić, kochani, co chwilę i będą nam przeszkadzać w odcinku. Pierwsza wymiana i chyba nie ostatnia. Proszę o moje braki, zrób to euro i tak dalej, wysłana lista i adres Tobiasza. I kochani, od razu zobaczymy. Cieszę się, bo tej edycji też nie mamy całej zebranej, także bardzo się cieszę, kochani, że dostajemy takie karciory. Tylko, że w tym momencie chyba z początku, czyli te wszystkie herby to już są karty, które mamy w albumie, dlatego to będą dla was na wydanie. Serbia, Norwegia, Italia, Irlandia, Grecja, Francja, Anglia i Bośnia i Hercegowina oraz godło, znaczy logo Puchar z Euro 16 i karta startowa numer 1. To było w pierwszej, kochani, przesyłeczce. Teraz idziemy w drugiej. To są Fans Favorite i Rizingi. No świetnie. To jest akurat chyba moment, którego nam najwięcej brakuje w albumie, także tym bardziej się cieszę. Wpada do nas tak. Bastian Schweinsteiger, Dario Srna, Martin Olsson, z Norwegii, nie ze Szwecji, tak. Potem mamy, kochani, z Czeskiej Republiki Rosickiego,
z Czeskiej Republiki Borek Dociekal, Grzesiu Krychowiak, no, nasz tutaj łątołacz, łątołacz z Serbii Zoran Tosic, słuchajcie, z Turcji Nuri Sahin łątołacz, Daniel Stadrich łątołacz, no piękne karty, Rachem Sterling, Rising Star, Rising Star Zaza z Włoch, Jan Oblak Rising Star i Emil Forsberg Rising Star. Słuchajcie, w związku z tym, że tak dużo pięknych, specjalnych kart, ja je tu ładnie ułożę i na koniec tego odcinka, kochani, wezmę do ręki kamerkę i przyjdę tutaj, poglądacie razem ze mną te karty specjalne. Dla tych z Was, którzy nie wiecie, że albo nie zbieracie tej edycji, zobaczycie, jak ona wygląda. Karty w fajnym stanie, super. Ok, zobaczmy teraz dalej. Tu mamy świecaki z Euro 2016, no proszę. Zrobimy troszkę więcej miejsca. Ok, no i mamy. Mamy, kochani, teraz tak, Ibrahimowicza na limicie, Benzemę na limicie, pięknie, Moisander na limicie, piękne są te limitki, fajnie, że tu akurat światełko będzie padać z góry, będziecie widzieć, Moisander nawet mamy razy dwa, Mats Hummels, to jest Defensive Rock, świetna karta, Pepe z Portugalii, kochani, mój ulubieniec, ugódka w FIFA, bardzo ciężki do przejścia zawodnik, Luka Modric, chorwacki Game Changer, mamy Matuidi jako Dynamo chyba, tak? Tak, on jest Dynamo. Nasz Wojtuś Szczęsny jako bramka. Brama? Tak. Na 1-0? Strzeliłem. Gucior strzela bramę. No to w takim razie, słuchajcie. A dalej Barceloną gracie? Teraz przeciwko Arsenalowi, tak? Uwaga, kochani, no co jakiś czas będziemy Wam unboxing przerywać z informacjami z chłopaków. W każdym razie. W takim razie umówimy się, że wszystkie bramki, Guciu, pokażesz nam na koniec meczu, dobra? Możesz nas tylko informować o strzelonych golach. W każdym bądź razie, kochani, jak będzie jakaś informacja, z boiska, to Wam przekażemy, co tam się dzieje. Natomiast ja wracam w tym momencie do unboxingowania, czyli lecimy dalej z otwieraniem kart specjalnych. W każdym razie, Wojtuś Szczęsny był na koniec, teraz Joe Hart. Też świetna postać w FIFA robi robotę. Handanowicz też robi robotę. To są moje spostrzeżenia, jak tam czasami podglądam, co Butek gra. Ze Słowenii mamy kartę line-up. Line-up z Hiszpanii. Oj, jeszcze line-up z Rosji. Pięknie. Line-up z Belgii i z Belgii. No świetnie. Myślę, że coś z tego przypasujemy dla nas. No pięknie. To są Impakty i Rizingi, czyli to są karty, kochani, ze starszej edycji, z edycji, którą my już mamy skompletowani. Poprzeczka Butek to strzał niecelny, przykro mi. Tylko się liczy, kiedy gramy w konkurs. Willam z Chelsea, Ginkiel z Chelsea, Schürrle z Chelsea, proszę, jaki zestawik dla pudełka, pudełka nie ma. Boateng z Schalke, Krkić z Ajaxu, Thiago z Bayernu, nawet jest u nas w składzie, Bernard z Szachtara i Fernandinho Impact, on też u nas w składzie. Tak wyglądają, kochani, karty specjalne. To będą bazówki Star Playery i Rizingi, czyli edycja 13-14 też do nas zawitała. Słuchajcie, no bazówek Wam nie będziemy pokazywać, bo taka jest tradycja na naszym kanale, że bazówek nie pokazujemy. Natomiast Star Playera dołożymy tutaj, bo to będzie Lima, Ola John, Zauber z CSK, Jordan Ajew, jest Leo Battistao z Atletico, Rising Forest i Draxler. Natomiast to są karty bazowe, odstawiamy je tutaj. No i na koniec jeszcze mamy, kochani, goalstopery, czyli bramkarze. Czyżby brama? Czyli cały czas 1-0. Gutki z Piotkami mają cały czas 1-0. Grają sezon współpracy. Ciekawe, czy uda im się awansować. Z Łukaszem się nie udało Gutkowi awansować. Natomiast tu jest tak. Roman Weidenfeller, Petr Czech, Werner, Leno i Pepe Reina. I tu jest, kochani, przedostatni secik. Fajnie to zapakowali. Muszę Ci powiedzieć, że bardzo bezpieczna forma pakowania kart.
Gogo, Chelsea. Dla? Nich. To trzymam kciuki. Mamy godło Chelsea, godło Ajaxu, Marek Hamsik, James Forrest z Celtiku, jest Montolivo z Milanu, jest Hoede z Schalke i Saviola. No powiem Wam, że piękne karty i ostatnie, pudełeczko będzie już puste. To jest niespodzianka dla Gutka. Tralalala, Guteczku, mam tu dla Ciebie niespodziankę. I ja myślę, że to jest wielka niespodzianka, dlatego że to są karty limitowane z edycji 13 cztale zestawik. Ja Cię kręcę. Słuchajcie, idziemy do Gutka z tym zestawikiem. Świetny zestawik. Trafił karnego, a on czekem strzelał? No. Ale numer. Czech strzela karnego, kochani, czyli mamy 1-1. To ja Tobie tylko przekazuję, zobacz na osłodę, żeby nie było Ci smutno. Słuchaj, no ten to jest niesamowity, bo my go nawet chyba nie mamy w zestawie. Szczęsny po raz pierwszy u nas 13-14. Thiago Silva. Thiago Silva, to go mamy. A ta jest? Ian Rus. Kochani, zobaczcie. Jan Rasz. Nie dokuczamy teraz Guciowi, dlatego że tu się robi teraz bardzo dramatycznie. 40 minuta, kochani, wyrównuje Arsenal. W każdym bądź razie, o ile Jan Rasza mamy, legendę z Liverpoolu, o ile, kochani, mamy Thiago Silva, to zdaje się, że Wojtek Szczęsny Limitowany wchodzi do nas pierwszy raz z edycji 13-14, jeszcze oczywiście w Arsenalu, no teraz byłby już we włoskim klubie. W każdym razie tak wygląda przesyłka od Tobiasza. Tobiaszu, dziękujemy Ci jeszcze raz pięknie. Zobaczcie, kochani, pokrótce, jak to zwykle tradycyjnie bywa w naszym filmiku, pokażemy Wam, kochani, karty, które dostaliśmy od Tobiasza. Jeszcze raz pięknie Ci dziękujemy. Dziękujemy również za cierpliwość i wyrozumiałość, że tyle czasu czekałeś na otwarcie Twojej przesyłeczki. Natomiast co się odwlecze, kochani, to nie uciecze. My za momencik zapraszamy Was do drugiej części. Cały czas otwieram przesyłki w trakcie Gutka Fifowanka. Także jakim wynikiem zakończył się mecz Barcelona Arsenal na naszej Fifie, dowiecie się w kolejnej, drugiej części. Natomiast ja Tobiaszowi jeszcze raz serdecznie dziękuję. Guciorek, dziękuję Tobiaszowi. Dziękuję Tobiaszu. Dziękujemy Ci, Tobiaszu, serdecznie. Jaki masz wynik do przerwy? Ja jeszcze nie wiem. Zobaczcie, bo to będzie chyba do przerwy. Uwaga, jeszcze zostanę z Wami do końca. Do przerwy jest 45, ale doliczył Wam 5 minut. Co Wy tam robiliście? Zobaczcie, jeszcze mogą ukłuć. Suarez, aj. Suarez indywidualnie poszedł, ale nadział się na stratę. Oj, tu ktoś na czas gra, tu ktoś na czas gra. Nie, patrzcie jak tańczył. I teraz trzeba go pokarać. Bardzo ładnie, pięknie. I to? I to? Ale Czech wytargał. No pięknie, Suarez miał szansę tu błysnąć. Na sam koniec, kochani, tego odcinka, przypominam, odcinek z Tobiaszem i z chłopakami Gutek z Piotrkiem grają sezon współpracy. To ich trzeci mecz, pierwszy przegrali, drugi wygrali, no oby ten nie był zremisowany. Do zobaczenia.